Witam Was, kochani, cieplutko na drugiej lekcji z cyklu Z kulturą w domu, zajęcia online. Kontynuujemy tańce regionalne rzeszowskie. Dzisiaj taniec dla seniorów, ale nie tylko, ale z cyklu lekcji dla grupy obrzędowej. Będzie dzisiaj polka bez nogę. Drugi z tańców po sztajerku, powszechnie tańczony na całej Rzeszowszczyźnie. Taniec poprzedzony przyśpiewką, metrum 2/4, tempo żywe. Taniec bardzo przestrzenny, w przeciwieństwie do wielu innych tańców rzeszowskich, które są tańczone drobno, w obrocie, na małej przestrzeni. Taniec składa się z dwóch części. Z przytańcowania, czyli przygotowania do tańca, i tańca właściwego. W zależności od regionu, w którym był tańczony, czy była to Ziemia Przeworska, czy Pogórze Krośnieńskie, czy Gorlickie, był tańczony w odmienny sposób, z małymi detalami zmienionymi, ale generalnie krok podstawowy wszędzie był podobny. Ja pokażę polkę bez nogę, tą najbliższą nam z obszaru tej dawnej szerokiej Rzeszowszczyzny. Przytańcowanie to dwa kroki chodu w takcie z ugięciem kolan na raz. Tancerz rozpoczyna ten rodzaj przytańcowania również z prawej nogi, tancerka z lewej. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Tym krokiem i tancerz, i tancerka postępują po linii koła w trzymaniu zamkniętym, które również pokazywałam Wam w sztajerku, czyli prawa ręka obejmuje partnerkę, lewa złączona z prawą partnerki w trzymaniu na tak zwany dyszel, i jeżeli partner rozpoczyna to przytańcowanie właśnie w takim ustawieniu, to on zaczyna z lewej nogi, a partnerka z prawej nogi. Drugi rodzaj przytańcowania w polce bez nogę, który występuje w okolicach Pogórza Krośnieńskiego, tańczymy w trzymaniu otwartym, gdzie tancerz ujmuje z góry prawą ręką jej lewą rękę. Ręce są wyprostowane, ręce zewnętrzne na biodrach, partnerka może zrobić ujęcie spódnicy. I ten krok wygląda podobnie jak pierwsze przytańcowanie, czyli raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Z tym, że wtedy polka krośnieńska bez nogę jest inaczej rozpoczynana, ale o tym później. To są dwa rodzaje przytańcowania, a teraz pokażę krok zasadniczy. Krok składa się z kroku w obrocie z prawej nogi dla tancerza. Pierwszy krok na raz jest rodzajem wypadu. Raz, drugi krok w obrocie dwa, trzeci krok trzy i ściągnięcie stóp. To jest szybkie ściągnięcie stóp i na nim występuje, po nim następuje wypad. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz. To jest krok w obrocie. Natomiast to jest ten rodzaj kroku, który pokazałam, łączy się z pierwszym przytańcowaniem. I połączmy teraz przytańcowanie i ten krok. Przytańcowanie, tancerz i tancerka rozpoczynają bokiem do kierunku tańca, trzymanie tak zwany dyszel. Sześć taktów, w szóstym takcie partner ustawia tancerkę tyłem do kierunku tańca. Czyli jest przytańcowanie raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i dwa, pięć i dwa, partnerka ustawiona sześć i dwa. Partner jest twarzą do kierunku tańca, partnerka tyłem. Po czym następuje krok w obrocie. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i. To jest polka tańczona na sposób bliski tutaj nam, bliski Rzeszowa. Drugi rodzaj przytańcowania z Pogórza Krośnieńskiego w trzymaniu otwartym, ośmiotaktowy. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery i dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem i dwa, osiem i dwa. I tutaj nie ustawiamy partnerki tyłem do kierunku tańca,
tylko rozpoczynamy taniec bokiem i ten pierwszy krok jest nieco inny. Liczymy go na raz, dwa i, a wszystkie pozostałe na trzy i, tak jak w wersji pierwszej. Raz, dwa, trzy i, raz, dwa, trzy i, raz, dwa, trzy i. Czyli ten pierwszy krok jest jakby niekompletny. Raz, dwa i, raz, dwa, trzy i, raz, dwa, trzy i, raz, dwa, trzy i, raz. Cały taniec oczywiście tańczony na całej podeszwie. I bardzo zwracamy uwagę na to, żeby podczas kroku chassé nie wychodzić na śródstopie i nie wyskakiwać w górę, czyli wersja niepoprawna to jest raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i często tak zespoły tańczą, ale to nie jest w charakterze naszego regionu. Ja pokażę teraz z muzyką część tą rzeszowską, bo taką muzyką dysponujemy tylko, czyli 6 taktów przytańcowania, ale najpierw pokażemy ją jeszcze bez muzyki, połączoną, a potem dopiero z muzyką. To przypomnijmy. Trzymanie dyszelek i przytańcowanie raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, partnerka tyłem, sześć i dwa. I raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i tak dalej. Poproszę o muzykę. Muzyka, bez dojenia. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz. Dziękuję bardzo. To była Polka bez nogi. Dziękuję za drugą lekcję online.